Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony. Kolejny odcinek w Scratchu. Tym razem zajmiemy się tematem poruszania całego duszka. W pierwszych reakcjach poznaliście sposób poruszenia przy użyciu klawisza zdarzenia. Kiedy klawisz naciśnięty, to coś tam się dzieje. W ten sposób poruszaliśmy naszym duszkiem. Ale sposoby poruszania duszki są także inne. Zwróćcie uwagę, że duszek może poruszać się za pomocą komendy idź do X, Y i wtedy jego ruch przypomina raczej teleportowanie, ale może także poruszać się przy użyciu komendy leć. Wtedy możemy uzyskać konkretny efekt poruszania się duszka, że duszek skądś przychodzi, konkretną animację. No dobrze, ale co byś chciał, co by trzeba było zrobić, żeby duszek samoczynnie się poruszał po planszy i to mógł generalnie potencjalnie dotrzeć wszędzie? Przede wszystkim potrzebujemy zapętlić jego ruch, czyli na pewno będziemy potrzebowali skryptu zawsze. I zawsze duszek musi sobie jedną rzecz zrobić. Po pierwsze, przesunąć się. Następnie. I następnie ustawić kierunek. No dobra. Gdzie ten ustawienie kierunku jest? Tutaj. Ale tutaj to było mało. Przydałoby się, żeby to jeszcze były robione na w oparciu o losowość. Czyli tutaj możemy sobie wybrać, powiedzmy, liczbę. Żeby się dużo nie poruszał, to powiedzmy liczbę od 1 do 20. A następnie tutaj ustawimy kierunek od minus 65. A, nie wziąłem losowej. Tutaj od minus 165 do 180. Chyba tutaj powinno być minus 179, tak naprawdę. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Nasz duszek się porusza. Oczywiście jest to strasznie nieskładne poruszanie. Można byłoby namówić go, żeby się jeszcze odbiło na przykład. To też jest jakieś rozwiązanie. Odbijanie się tu przyda. Jeżeli na brzegu odbić, gdzie to jest? Gdzie to jest? Ach. Dodajmy tutaj. Możemy kazać mu po każdym ruchu czekać. Powiedzmy, gdzie jest kontrola? Czekaj. Czekaj sekundę. No dobra, tak to nadal. Tutaj przydałoby się pewnie ustawić mu stały styl obrotu na normalny, żeby tak jakoś wyglądało. Jeszcze ustaw styl obrotu. Gdzie jest ten styl obrotu? Tutaj jest. I teraz też zobaczcie, sobie porusza się we wskazane miejsca jak chce. No tak, ale to statystycznie, że duszek dojdzie tutaj, jest no niewielka. Czyli można byłoby ten sam skrypt zrobić w oparciu o komendę idź do albo leć. Żeby mieć efekt ruchu, to raczej wybralibyśmy leć. I wtedy na pozycję, którą miałby lecieć, ona tutaj jest opcja, losowa pozycja. Losowa pozycja, ktoś tu chyba w nowszej wersji uprościł w Scratchu to. Ach, nie chcę, może też leci za wskaźnikiem myszy. Ale to też można było zrobić w starym Scratchu. Także Scratch niestety dąży do upraszczania wszystkiego, a nie do rozbudzania wyobraźni i pomysłowości naszej. No dobra, to udało nam się zrobić takie losowe ruchy duszka. Mam nadzieję, że się lekcja podobała i zapraszam do kolejnej lekcji Scratcha. I lekcja bez Scratcha zawsze się odbywać w sobotę. Pozdrawiam.